Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel, a na tym filmie zrobimy sobie oczywiście najnowszą podróż cudów, która właśnie pojawiła się na serwerach głównych w AFK Arenie, czyli kłopoty w tundrze. Jeżeli chodzi o nagrody, 10 kart astrologa, 1000 diamentów, same karty astrologa czynią nagrody już bardzo fajnymi według mnie, 4 skrzyneczki do wyboru, złoto, doświadczenie, esencja, niebieskie kamienie, fioletowe kamienie, rdzenie żywiołów, okruchy żywiołów, no i na koniec na dokładkę 3000 monet POE. Także zaczynamy. Według mnie mapa dosyć łatwa, jeżeli chodzi o walki. Tych walk nie ma aż tak dużo, prawie wszyscy przeciwnicy mają ten sam poziom, czyli na początku będzie troszkę trudniej dla niektórych. Później powinno być dużo łatwiej, bo relikty, które lecą, od razu mówię, z przeciwników. No i jeżeli macie duży problem, to najlepiej po dwóch pierwszych walkach sobie mapkę zresetować po lepsze relikty, bo dwóch przeciwników jest na samym początku. Jest tutaj całkiem sporo do roboty, jeżeli chodzi o różne czynności, ale to na bieżąco będę tłumaczył. Idziemy tutaj na dół, pod dźwignię i portal, no i pokonujemy pierwszego przeciwnika. Kilka mechanik tak naprawdę jest nowych, ale nie są one jakoś bardzo skomplikowane. Zresztą później zobaczycie. Także mi akurat relikty podeszły. Także podchodzimy, niebieska dźwignia, pociągamy. No i wchodzimy w portal, bo niczego innego zrobić w tym momencie nie możemy. Sporo gadaniny znowu niestety dla mnie. Może ktoś lubi. Także tutaj drugi przeciwnik. Od razu mówię, że jeżeli walki komuś nie odpowiadają, to może sobie filmik przyspieszyć albo ewentualnie po prostu pomijać walki, przewijać. Ale tak jak mówię, no nie ma ich aż tak dużo jak na niektórych mapach. Także zbieramy nagrody. No i tutaj mamy taką bramę przywołania żywiołów. Przywołujemy. I mamy żywiołaka ognia, to jest nowość, bo zawsze był żywiołak lodu. No i następnie podchodzimy do tego lasku. Klikamy na którymkolwiek lesie płoń, czyli palimy ten las. I w sumie tyle. Następnie niebieska dźwignia od razu na prawo. Pociągamy. Przez to portal się zmienia, znaczy portal, brama w sumie. Przywołujemy raz jeszcze, tym razem żywiołaka lodu. Odchodzimy do tutaj tych stawów. Zamrażamy. Dzięki czemu możemy przejść już dalej, ale podchodzimy jeszcze na chwilę do dźwigni. Pociągamy po raz kolejny. Przywołujemy od razu żywiołaka ognia. No i idziemy tutaj na dół, na lewo. Palimy las kolejny. Od razu przechodzimy, bo mamy tutaj ukrytego, powiedzmy, że przeciwnika. No i nagrodę, to jest najważniejsze. Dobra, zbieramy relikt standardowo. Zbieramy nagrodę, to jest jeszcze ważniejsze. Tutaj mijamy tego żywiołaka ognia. Idziemy na prawo, na dół. I tutaj jest kolejny przeciwnik. Będę to robił na bieżąco, po prostu łatwiej się poruszać po całej mapie wtedy. Także wybieramy, zbieramy nagrodę. I na dole mamy kolejny las do spalenia, także palimy. Od razu możemy przejść tutaj dalej, na prawo, po złoto. I teraz tak, wracamy na chwilę do naszej dźwigni przy bramie, tutaj do góry. Pociągamy za dźwignię. Przywołujemy żywiołaka lodu. I idziemy znowu tutaj na dół, gdzie byliśmy przed chwilą. I tutaj mamy stawy, podchodzimy tutaj, gdzie jest ta brama, zamrażamy. Zbieramy nagrodę od razu, żeby nie zapomnieć, i udajemy się tutaj, gdzie paliliśmy przed chwilą las. Zamrażamy kolejne stawy, idziemy do bramy, przywołujemy sobie żywiołaka ognia.
No i tutaj mamy kolejny las do spalenia. Także oczywiście palimy. Zbieramy nagrodę na lewo. Tutaj niektóre przedmioty przekraczają, ale to nie ma znaczenia. Także pokonujemy tych dwóch przeciwników tutaj, żeby było łatwiej się właśnie poruszać. Także oprócz tych dwóch przeciwników będzie jeszcze bodajże trzech i później to już koniec. Nie ma tutaj żadnego bossa hardkorowego i tak dalej, i tak dalej. Także to jest akurat w porządku. Także tego tutaj też możemy od razu sprzątnąć. Aczkolwiek z niego nie ma reliktu, ale i tak wolę go sprzątnąć, żeby był porządek. No i tutaj mamy kolejny las do spalenia. Także oczywiście palimy, jak jest okazja. I tutaj od razu u góry mamy przełącznik emitera wiązki światła. Także otwieramy. Idziemy sobie do naszej bramy. Przywołujemy żywiołaka lodu. Idziemy raz jeszcze do przełącznika na chwilę. Zamykamy przełącznik. I przechodzimy tutaj, gdzie przed chwilą paliliśmy las. No i oczywiście zamrażamy ten staw, żeby przejść dalej. I tutaj mamy kolejny przełącznik, jednak na razie zostawiamy go w spokoju. Podchodzimy do stawu, zamrażamy. Idziemy do bramy. Brama przywołania żywiołów. I palimy ten las tutaj za stawem. No bo tutaj mamy nagrodę. Teraz chwilka przerwy i możemy sobie pokonać przeciwnika. Oprócz tego będzie jeszcze tylko dwóch. Także zbieramy relikt, nagrodę i idziemy teraz tutaj do lasu, palimy kolejny las. Od razu możemy tego sprzątnąć. To jest dwójka ostatnich przeciwników, także lepiej ich od razu rozwalić i później już tak naprawdę rozwiązujemy tylko zagadki. Oczywiście do tego na dole jeszcze nie przejdziemy, także cofamy się na chwilę tutaj. Przełącznik. Następnie brama żywiołów na prawo. I znowu przełącznik, zamykamy tym razem. I możemy już teraz spokojnie przejść, możemy zamrozić staw, co oczywiście robimy. No i to jest ostatni przeciwnik. Nie jest to koniec mapki. Po prostu jest to ostatni przeciwnik. Chyba, że o którymś zapomniałem, ale nie sądzę. Także zbieramy relikt. I udajemy się do góry, koło żywiołaka. Zamrażamy staw. Zamrażamy też kolejny staw, bo tutaj są dwa stawy. Dobra, i na razie się cofamy. Przywołujemy oczywiście żywiołaka ognia. No i wracamy tu, gdzie byliśmy przed chwilą. Bo są lasy do spalenia, także oczywiście palimy lasy. Dobra, zbieramy nagrodę. Wchodzimy w ten portal niebieski i tutaj mamy teraz przełącznik emitera wiązki światła. Znowu otwieramy. Następnie idziemy tutaj na lewo i tutaj do bramy. Zawsze kliknę na ten staw niepotrzebnie. Znaczy nie do bramy, tylko idziemy, tutaj mała pomyłeczka. Idziemy przełącznik emitera wiązki światła. Tam jeszcze nie kliknąłem, więc nic się nie stało.
I teraz dopiero idziemy do bramy. Przywołujemy żywiołaka lodu oczywiście. I teraz idziemy w to miejsce tutaj. Nad przełącznikiem. Zamrażamy. Dobra. Idziemy pod przełącznik. Przełącznik zamykamy. Idziemy po żywiołaka ognia. Przywołujemy żywiołaka ognia. No jak można. Zresztą idziemy po prostu pod las, spalić go i tyle. Może w ten sposób łatwiej. No i teraz tutaj mamy taką chatkę, domek głupca. Odwiedzamy. Leonardo jest tym głupcem, tak swoją drogą. Także mamy tutaj pierwszą główną nagrodę. Zbieramy. No idziemy tutaj. Generator magii lodu absorbujemy. I teraz tak, idziemy tutaj, zamrażamy, już możemy samemu to zrobić i klikamy na zaklęte drzewa w tym miejscu tutaj, bo tutaj dostajemy balon i teraz możemy sobie już latać, idziemy tutaj i tutaj jest kilka takich krzaków, my idziemy w to miejsce na dół, zamrażamy i znowu na zaklęte drzewa, na zaklęte krzaki klikamy. I dostaniemy wskazówkę, gdzie jest ostatnia nagroda. A ostatnia nagroda jest ukryta. I musimy się cofnąć na początek mapy. Także kliknijcie sobie gdziekolwiek tutaj na początek mapy. I tutaj mamy przy tym laserze to miejsce. Po prostu na nie wlatujemy. I mamy ostatnią nagrodę. Jeszcze raz pokazuję. To jest po prostu to miejsce tutaj. Tu gdzie mamy laser, portal, bramę i tak dalej. Musimy po prostu tutaj w to miejsce podlecieć. No i mamy ostatnią nagrodę. 2 na 2. 12 na 12. Zakończ wyprawę. No i to by było w sumie na tyle. Także ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Życzę wam bezproblemowego ukończenia całej mapki. Udanych losowań, zwłaszcza u astrologa. No i co? Życzę wam miłego, przyjemnego dnia. I do zobaczenia w kolejnych moich filmach.